Boże, kamera jest za wysoko. Wydaje mi się, że teraz kamera jest dobrze. Postanowiłam nagrać na tym tle, a nie na te okna jak ostatnio, ponieważ ziewa pada mi bateria, dajcie mi 5 minut. Jeszcze tylko zakręcę tutaj, o! I powróciłam. Witam wszystkich bardzo w nowym odcinku. Bardzo. No, jako że już zaliczyłam jeden przypał i nie zadbałam o to, żeby bateria była naładowana, to już wiem, że będę miała karnola od mojej Natalki, która jak zwykle mówi: zmień baterię, zmień baterię, wszystko ma być w 100%. No i już ostatnio zaliczyłam taki przypał. Będzie karny. Pozdrawiam Natalię. Poprzedni vlog nie miał intro, jak widzieliście, a w dzisiejszym filmiku, pomijmy fakt, że się zaczął beznadziejnie i opowiem wam o tym, jakie kraje zwiedziłam, w jakich mieszkałam i tak dalej, czyli coś pokroju 6 krajów przez 6 krajów, z jakimi miałam styczność. Zapraszam! Tutaj mamy notesik, też z innego kraju, możecie się domyślić z jakiego. I w środku mam napisane, tak bez nogami, bardzo mądra byłam. I tak jak już wspomniałam o kraju, jak się pewno domyśliliście, tak, ten notes jest z Hiszpanii. W tym roku, w maju, byłam razem z częścią mojej klasy i kilku innych osób z klas równoległych, czyli wtedy jeszcze z klas pierwszej liceum. Byłam w Hiszpanii razem z grupą, która uczy się języka hiszpańskiego. Będąc w Hiszpanii, uczyliśmy się w szkole, która się nazywa Mester i tam mieliśmy 45 minut gramatyki, około 90 minut gadania i 45 minut innych zajęć typu taniec, gotowanie i inne takie tam tere tere. I w Mesterze, który mieścił się w Salamance, spędziliśmy 5 dni. A w tym czasie polecieliśmy sobie do Madrytu i jak przylecieliśmy do tego Madrytu, to tam spędziliśmy chwilę, ale poza tym wyjechaliśmy z Salamanki na jeden dzień spędzić sobie ten jeden dzień właśnie w Madrycie. I w sumie co tam się wydarzyło? Oprócz przypału z dziećmi, które spotkaliśmy w autokarze, to było naprawdę super. I właśnie tak wyglądała moja podróż do Hiszpanii, do Salamanki, do Madrytu, a kolejna podróż odbyła się w grudniu 2016 i była to podróż do Białorusi i tam pojechałam do Grodna, tak, mam zeszyt, do Grodna razem z harcerzami i akcją Paczka. Trafiłam tam do grupy Witka, którego nadal bardzo, bardzo lubię, i do takiego chłopaka, którego imienia nie pamiętam. I objechaliśmy najpierw dom starców, byliśmy tam na mszy, później byliśmy na drugiej mszy, więc było trochę zabawnie. I jeździliśmy z paczkami mniej więcej takiej wielkości. I zawoziliśmy je w różne miejsca i byliśmy na przykład u rodzin, gdzie my jeszcze byliśmy? A, ogólnie kursowaliśmy między tam osiedle, kościół, mieszkanie, kościół. No i ogólnie na przykład przejeżdżając przez granicę, jako że harcerstwo jest na Białorusi zakazane, musieliśmy udawać, że jesteśmy wycieczką, która przyjechała na Białoruś do jakichś ziomków, których poznaliśmy na rowerach w Puszczy Augustowskiej, a mundury musieliśmy mieć pochowane i ja pamiętam, że mój ręcznik, mój mundur był zawinięty w ręcznik i wsadzony gdzieś w cholerę w piątą, szóstą skrytkę pod podwójnym dnem. I ten oto sposób w 2016 roku, w maju, byłam na Litwie, w Wilnie i w dwóch jeszcze innych miastach, ale w tym momencie za bardzo nie pamiętam jakich. Byłam tam razem z moją ówczesną klasą, z drugą gimnazjum, ponieważ wtedy jeszcze byłam w szkole prywatnej. I pojechaliśmy sobie na Litwę na 4 dni. No właśnie, bo w Białorusi byłam na niecałe 3 dni, na 48 godzin i trochę. A tam byłam na 4 dni, do 5, no mniej więcej coś takiego, i spaliśmy w takiej chatce i ogólnie tam też był duży przypał, jak możecie się spodziewać, na wycieczkach szkolnych zazwyczaj są jakieś
przypały, śmiesznie jest. I tutaj jesteśmy w roku 2014, czyli cofamy się 2 lata jeszcze od 2016 i jestem w Łotwie. Tak, byłam na Łotwie, byłam w Rydze i w Madonie na wymianie międzynarodowej. Ja, dwie moje koleżanki i moich dwóch kolegów wtedy z 6 klasy polecieliśmy samolotem na Łotwę. Byliśmy 2 dni w Rydze i 4 dni w Madonie i tam chodziliśmy normalnie do szkoły, uczyliśmy się i dogadywaliśmy się ze sobą po angielsku, ponieważ to był wyjazd, który miał u nas kształcić język angielski i było bardzo miło. Okej, znalazłam mojego kota, to mogę kontynuować filmik. Jakkolwiek to brzmi. Zamknął się w szafie i siedział i mał, mał. Więc po prostu musiałam pobiegać po domu i go znaleźć, bo nie wiedziałam, co się z nim stało, że tak drze japę i po prostu nie mogę. To gdzie byłaś? Lilu! Lilu! Gdzie byłaś? I tutaj cofamy się do roku 2008 i od 2001 do 2008 mieszkałam w Japonii. W Japonii mieszkałam w 3 miastach. Mieszkałam w Sapporo na wyspie Hokkaido. Mieszkałam w Chiba. Dokładnie nie wiem, gdzie to jest, ale pamiętam, że osiedle nazywało się Mirario i wszyscy się śmiali, że to jest moje osiedle. I tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę tam spędziłam większość dzieciństwa, dlatego język japoński jest moim pierwszym językiem. I tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy w Polsce! Tak, od 2008 roku mieszkam tutaj, w Polsce i przez pierwsze 4 lata mieszkania tutaj czułam się, jakby ten kraj absolutnie nie był moim domem, jakbym cały czas była na wakacjach za granicą i nie wiedziałam tak naprawdę, co ja tu robię i do wszystkich dzieciaki ze wszystkich dzieciaków ze szkoły odzywałam się po japońsku i przeplatałam go z angielskimi wstawkami i na przykład gadałam jakieś zwroty typu no więc takie, wiecie, głupaki ogólnie. Nie wiedziałam za bardzo, jak się odzywać, żeby mnie wszyscy zrozumieli. Tutaj poszłam do szkoły i tak przeprowadziliśmy się tutaj tylko po to, żebym mogła pójść do polskiej szkoły, ponieważ rodzice stwierdzili, że w japońskiej bym się czuła źle i mieli rację, szkolnictwo japońskie absolutnie by mi nie odpowiadało. No więc to na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękuję za obejrzenie. Możecie mi zostawić łapkę w górę pod nim, skomentować ewentualnie, co chcecie w kolejnym nagraniu. I oczywiście nie pogardzę czymś takim jak subskrypcja. I w razie czego, jeżeli chcecie więcej mnie w chwili w trybie now, to zapraszam Was na mój inny kanał, na kanał Kids Voice Studio, ponieważ tutaj jest więcej mojej buzi, więcej mojego gadania, więcej moich wygłupów i więcej takich kadrów z planu filmowego i tak dalej, ponieważ jak już mówiłam w poprzednim nagraniu, trochę kręcę filmy, trochę robię zdjęcia. Tak więc do zobaczenia w kolejnym nagraniu i cześć!